Stygmat. Autor Michał Pawlik. Całun mroku osnuwał mój wzrok. Uszy nie słyszały nic. Miałem wrażenie, że mięśnie mojego ciała trwały w bezładzie. Potem przekonałem się, że to nie tylko odczucie, a fakt. Próbowałem zrobić cokolwiek. Nie mogłem jednakowoż poruszyć nawet palcem. Owładnęła mną panika, gdy poczułem, jakby każdy centymetr mojej skóry był ciasno obwiązany paroma warstwami bandaży. Świet, zmumifikowali mnie? Może ślepy, głuchy, a także niezdolny do jakiegokolwiek ruchu, nadal byłem świadomy. To ostatnie było chyba w tym wszystkim najgorsze. Po kilku chwilach bliżej nieokreślona ciecz wpełzła przez moje rozchylone wargi, aby zwolna przelewać się przez przełyk do żołądka. Nie miałem pojęcia, czym był ten płyn, ani co się wokół mnie dzieje. Substancja pozostawiła po sobie gorzki posmak. Chciałem go od razu wypluć, ale z wiadomych względów nawet tego nie mogłem zrobić. Nieoczekiwanie od stóp do głów począł powoli oplatać mnie kłujący ból i ucisk. Odczucie zbliżone było do tego, jakby ktoś ciasno obwiązywał mnie koncertiną. Boleść mozolnie, ale i sukcesywnie pięła się po całym ciele ku górze, wbijając swoje kolce w moją skórę. W końcu dotarły one do twarzy. Chciałem krzyczeć, walczyć, zrobić wszystko, co się da. Silna wola wołała, ale organizm nie słuchał. Rozpacz jeszcze mocniej otuliła moją duszę. Byłem bowiem uwięziony w klatce własnego ciała, z którego nijak nie dało się uciec. Usta i oczy zdawały się być zaszyte chirurgiczną nicią. Obecny stan utrudniał mi odnalezienie się we własnych myślach, a wybudzająca się we mnie furia nigdzie nie mogła znaleźć ujścia. Kiedy miała sięgnąć zenitu, uczucie wbijającego się w cielesną powłokę drutu nagle zniknęło. Coś na miarę ostrego skalpela bez pardonu poczęło rozcinać moją skórę i mięśnie. Ktokolwiek to robił, musiał być dręczycielem z zawodu. Ostre narzędzie najpierw wbiło się w miejscu ponad lewym okiem. Następnie nacięło je od tego punktu aż do podbródka. Szramy na twarzy, niczym kreski na białej kartce pozostawione przez kreślarza, szczypały niemiłosiernie. Wkrótce po tym kilka metalowych haczyków wbiło się w miejscu nacięcia. Następnie naciągnęły one gwałtownie skórę, ukazując sadyście to, co pod nią było. Wnet wyobraziłem sobie odsłonięte w ten makabryczny sposób zaciśnięte zęby, różane dziąsła, rozbieganą gałkę oczną i spinające to wszystko mięśnie. Niestety, mimo to nadal nie przejrzałem na oczy. Poczułem wpierw chłodny zefirek na powierzchni tkanek, a potem skapujące kropelki lepkiej cieczy. Ta z kolei szybko wsiąkała w odsłonięte miejsca, wywołując nieprzyjemne uczucie przypalania żarem. Po paru sekundach ktoś jakby zaczął zszywać szramy, bez użycia igły. Po akcie cudownej rekonstrukcji ogień trawiący pobliskie mięśnie pozostał. Z drugą stroną mojej twarzy stało się to samo. Potem przyszła kolej na ramiona, nogi i ostatecznie tors. Skóra na tych fragmentach ciała również łączyła się po wykonaniu tych samych czynności. Po zlepieniu się wszystkich krawędzi rozciętej powłoki ze sobą, uczucie oplatającej mnie koncertiny wróciło ze wzmożoną siłą. Tym razem zapanowało nad organizmem o wiele szybciej niż za pierwszym razem.
Za sprawą szkolenia mój próg bólu stał się całkiem wysoki, ale moje wcześniejsze kontuzje i zranienia w porównaniu do tego były drobnym ukłuciem igły w mały palec. Z pewnością nie mogłem już żyć. Po odczuwanym bólu sądziłem nawet, że znalazłem się już w czyśćcu lub piekle. Na pewno nie mogło być to niebo. Chyba że to miejsce nie było żadnym z powyższych, a wiara, w którą pokładałem nadzieję, okazała się niczym więcej jak bajką opowiadaną dzieciom na dobranoc. Wrząca aura rozpierzchła się po moim ciele z prędkością ognia, pochłaniającego zbroczone benzyną drwa. To było nie do zniesienia. Ciemność przed oczami zastąpiła mi wizja, którą ujrzałem podczas pierwszego rytuału u Sadraxa. Fragment ze sceny śmierci mojego wujka widziałem tylko przez chwilę. Ciszę pełną męki przerwały czyjeś niezrozumiałe szepty. Starałem się im przysłuchać. Słowa były niestety wymawiane w języku wybiegającym poza moje zrozumienie. Moje ciało w niedługim czasie przeszywały elektrowstrząsy, a ja czułem każdy pomniejszy łuk elektryczny skaczący z drutu na umęczony naskórek. Lodowata do tej pory powierzchnia, na której leżałem, nie była w stanie schłodzić gorąca, które wyżerało mnie od wewnątrz. Odniosłem wrażenie, że każda tętnica, żyła, a nawet naczynie włosowate w moim ciele miałoby lada chwila eksplodować. To samo działo się z galopującym sercem i bulgoczącym żołądkiem. Kurczowo trzymałem się nadziei, że czas tej mordęgi musi kiedyś minąć. Trwało to jednak do czasu, kiedy przez wszechogarniającą ciemność poczęło przebijać się rozganiające czerni światło. Będąc przyzwyczajony już do mroku, obawiałem się tej rosnącej światłości. Każdy fragment mojego ciała zaczął rozpadać się w proch, a krążące mi po głowie myśli powolutku gasły. W momencie, gdy zasłonę ciemności zdjął oślepiający blask, przestałem odczuwać i myśleć cokolwiek. Trwając kilka chwil w stanie oderwania od okaleczonego ciała, powróciłem do początku koszmaru. Historia zatoczyła koło. Ponownie cierpiałem, a całe te katusze przywodziły mi na myśl węża zjadającego własny ogon. Błagalnie modliłem się w myślach do Boga o bezbolesny koniec w każdym cyklu mych męk. Potem opanował mnie obłęd i zacząłem pieprzyć bez sensu. Za każdym razem, kiedy obracałem się w proch, pokładałem wiarę w to, że zaraz będzie po wszystkim. Nie wiadomo, który już raz odzyskałem świadomość istnienia. Tym razem okazało się, że los zwrócił mi również władzę nad ciałem. Rozwarłem powieki. Napiąwszy mięśnie rąk, podniosłem się do pozycji półleżącej. Moim wytrzeszczonym oczom ukazał się obraz pokoju, który dzieliłem wraz z Kinajem. Rzuciłem okiem na swoje przedramiona, gdzie wyimaginowany, sadystyczny chirurg nacinał mi skórę. Nie znalazłem na niej żadnych blizn ni śladów po zabiegu. Zamiast tego zauważyłem dziwny tatuaż na lewym nadgarstku i srebrny pierścień na palcu lewej dłoni. Nie pamiętałem, żebym miał je przed walką z lykantropem, więc przyjrzałem się im dokładniej. Enigmatyczny tatuaż składał się z tych samych dwóch czarnych krzyży. Każdy z tych smukłych krucyfiksów o ostrych wykończeniach był odwrócony względem siebie, do góry nogami. Emblemat musiał być znakiem rozpoznawczym bractwa, ponieważ widziałem go już wcześniej na urnach w podziemnych katakumbach. Uniosłem wzrok trochę wyżej i obróciłem dłoń. Pierścień tkwiący na moim środkowym palcu natomiast przedstawiał biegnącego psa,
na tle artystycznego nieładu kwiecistych wzorów. Wpatrywałem się w niego, jakby za sprawą uroku hipnotyzera. Czar po jakimś czasie prysł. Przypomniałem sobie o bestii, która prawie mnie uśmierciła. Odrywając spojrzenie od błyskotki, omiotłem nim po ponurym i zagraconym pomieszczeniu w poszukiwaniu mojego współlokatora. W jego zastępstwie ujrzałem siedzącą przy łóżku Zaję. Wydawać by się mogło, że drzemała sobie po długim czasie warowania. Gdzie podziała się reszta? Zapytałem się swojej intuicji. Ta natomiast podpowiedziała mi, żeby nie budzić śpiącej treserki i czmychnąć z pokoju. Sprawdzić przede wszystkim, co się dzieje. Mimo to nie zrobiłem tego i trwałem tak w martwym bezruchu. Nie ufałem ciszy na korytarzu, ani tu w pokoju. Czułem, że coś wisiało w powietrzu, a niepozorne napięcie ściskało mój brzuch. Nie pozwoliło mi to na choćby wystawienie nogi za ciepłą, wyprawioną skórę. Ululana do drzemki Zaja nawet nie śniła, żeby wyjść z objęć Morfeusza. Ten błogostan uniewrażliwiał ją na aurę trwogi, jaka ze mnie wypełzała. W zapanowaniu nad emocjami nie pomagał brak wiedzy na temat, co stało się z monstrum, które doprowadziło mnie do wrót zaświatów. Odrobinę się poruszyłem. Świadomość ciążącej na mnie klątwy uderzyła zaraz po tym. No tak, ugryzł mnie przecież. Ciekawe, ile czasu zostało mi do przemiany. Rzuciłem okiem na prawo, szukając mojego spadku po świętej pamięci stryju. Miałem zamiar niepostrzeżenie wyślizgnąć się z pokoju. Potrzebowałem sztyletu na wypadek, gdyby bestia nadal pałętała się po katedrze. Nie mogłem mieć pewności, że szkarada potraktuje mnie jak swojego. Spodziewałem się prędzej tego, że będzie chciał dokończyć to, co zaczął. Zdążyłem tylko uchwycić oręż wzrokiem, gdy usłyszałem, że dziewczyna siedząca przy moim boku poczęła budzić się z letargu. Zwróciłem głowę w jej stronę. Gdy spojrzałem w jej przebudzoną twarz, mój mózg sprawił mi figla, wizualizując w jej miejscu wyszczerzony pysk monstrum z pobliskiego lasu. Nieoczekiwana halucynacja była nadzwyczaj realna i sprawiła, że raptownie się wzdrygnąłem. Każdy włos na moim karku zjeżył się, podobnie jak nastroszony kot, który widzi psa. Wyimaginowany obraz miał to na szczęście do siebie, że nie był permanentny. Znajdując się jeszcze w szoku po ujrzeniu widziadła, miałem problem z odpowiedzią na jej pełne troski pytanie. Cześć, Stasiu. Jak się czujesz? Koszmarnie. Mam haluny i odrobinę kręci mi się w głowie. Powiedz, co ci się wtedy stało w pokoju? Jak tu trafiłem? Co z lykantropem? Zai zszedł uśmieszek z twarzy, gdy usłyszała szybką, niczym z rewolwera, salwę pytań. Nie jej pierwszą zresztą. Czekałem jednak cierpliwie na to, aż rozmówczyni odpowie. Nim to zrobiła, zamyśliła się tak, jakby próbowała poukładać wysypane klocki Lego. Kiedy miałem dodać kolejne pytania do swojej listy, westchnęła ze smutkiem uwidaczniającym się na twarzy. Miałam atak. Coś w rodzaju epilepsji. Kiedy się z tego otrząsnęłam, znalazłam cię wraz z Baltazarem na korytarzu. Szczęściarz z ciebie, wiesz? Nadal dychałeś, kiedy cię znaleźliśmy. Jako że byłeś na granicy życia i śmierci, z miejsca zabraliśmy cię do Sadraxa. Jedyną szansą dla ciebie było Misterium Stygmatu. Rytuał, jak sama nazwa wskazuje, naznacza on zwykłego człowieka wiedźmim morem. Łowczyni wytłumaczyła mi, że obrządek mógł zakończyć się na trzy sposoby. Pierwszy z nich
czynił Śmiałka iluzjonistą, który skromnie potrafi zaklinać rzeczywistość i używać nieskomplikowanych czarów. Ich specjalnością było, jak sama nazwa wskazuje, tworzenie rozmaitych iluzji, na które nabierali się ludzie i pomniejsze stwory. Przykładowy iluzjonista mógł podjąć się egzorcyzmu istot zrodzonych przez Wiedźmi Mur. Niestety, rytuał wypędzania bestii był wtedy obarczony bardzo dużym ryzykiem. Większości iluzjonistom nie udaje się przeganiać potworów przez wzgląd na słabą wolę. Spaczona dusza podczas tego rytuału nie pozostaje im dłużna. Nawet udany egzorcyzm okupowany jest często różnymi zranieniami, zarówno na ciele, jak i na duszy. Wiekowy potwór mógł posłać niedoświadczonego do piachu. Jednakże sukces jest wart pochwały i kamieniem milowym do stania się egzorcystą. Drugim z trzech zakończeń rytuału było stanie się cieniem. Jest to kasta łowców wprawiająca się w manipulowanie swoim organizmem. Potrafią zwiększać jego wydolność. Ci myśliwi potrafią również spowolnić wszystkie funkcje życiowe, spowalniając działanie trucizn. Zdecydowanie lepiej niż ci pierwsi transformują się w smugę cienia. Najbardziej doświadczeni przedstawiciele cieni mogą używać jej jako peleryny niewidki. Istoty spaczone klątwą wyczuwają ich nieco wolniej niż iluzjonistów. Zdecydowanie ułatwia im to utrzymanie rozsądnego dystansu od spaczonego monstrum podczas polowania. Cienie byli ukrytym ostrzem bractwa, stworzonym do walki z zarówno potworami, jak i łowcami innych stowarzyszeń. Niestety, ci nigdy już nie będą zdolni do odprawienia egzorcyzmu. Ostatnim zakończeniem była śmierć w męczarniach i odejście w nicość, ku czemu miałem największą predyspozycję z racji na krytyczny stan zdrowia. Zważywszy na to, że tu leżałem, taniec przemiany w łowce musiał się powieść. Nie miałem niestety pewności co do tego, czym dokładnie uczyniło mnie gusło. Zaja rozglądała się smutno po pokoju, jak gdyby coś ją niepokoiło. Unikała przy tym mojego wzroku. Spostrzegłem wtedy wystający spod rękawa jej ramoneski fragment białego bandaża. To wzbudziło we mnie jakieś podświadome obawy. Coś zaczęło mi w głowie dzwonić, niczym mały dzwonek zawieszony gdzieś w oddali. Rzuciłem suchy żarcik, chcąc rozjaśnić tę ponurą atmosferę, bo przeczucie nadal nie dawało mi spokoju. Wiesz, czym się różni saper od elektryka? Nie wiem. Właściwie Zaja to niczym. Każdy z nich myli się raz, ale elektryk jeszcze przed śmiercią zatańczy w rytmie hardstyle. Chwilkę myślała nad znaczeniem tego żartu. W pewnym momencie myślałem, że dowcip do niej nie trafi, ale w końcu zaśmiała się w charakterystyczny dla siebie sposób. Zrządzenie losu chciało, że ta próba żartu wcale nie poprawiła mi humoru, a dzwonek w mojej podświadomości poczynał dryndać coraz głośniej. Moją uwagę przykuły jej piękne, białe zęby, z których najbardziej wyróżniały się dwa górne kły. Były nieco dłuższe i nieco bardziej ostre niż te na dole. Znajomy dreszcz rozszedł się od potylicy aż po kark. Mimo tego, co zauważyłem, starałem się nie wyjść z roli. Choć trochę koślawo, ale się uśmiechnąłem. Łowczyni odrzekła w międzyczasie, gdy poprawiała się wygodnie na krześle. O dziwo, obudziłeś się szybciej niż Konrad. To Konrad też został poddany temu całemu misterium? Pokiwała energicznie głową, a jej brązowe włosy zafalowały, odsłaniając fragment ucha. Wydawało mi się, że wierzchołek jej małej małżowiny usznej wyróżniał się lekkim szpicem. Widziałem to jednakże nazbyt krótko i nie dałbym sobie uciąć za to ręki. Dziewczyna zdawała się nieświadoma mojego lęku. To był pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z Zają sam na sam
i w dodatku z tak bliskiej odległości. Nie miałem wciąż pojęcia, z jakiego powodu czuwała przy mnie przez cały czas. Tego typu pytania bladły jednak przy tym, co wydało się w niej dziwne. Miałem wrażenie, że to nie była ta sama Zaja, która nadzorowała nasze szkolenie. Przy niej Svarug wyglądał wcześniej na przyjemniaczka. Co prawda takiego, który potrafił fechtować mieczem z niemałą siłą i finezją. W duecie nauczycieli to właśnie ona była kosą, a nie on. W tej chwili mogłoby się wydawać, że ten sadyzm był jedynie fasadą. Chcąc zdemaskować, sam nie wiem co, zapytałem treserki siedzącej smętnie przy łóżku. Zajka, a dlaczego masz takie spiczaste łóżko? Mam tak od urodzenia, to nic groźnego. Odparła olewczo i z niezmiennym uśmiechem na twarzy. Miałem nawet wrażenie, że zaimponowała jej moja spostrzegawczość. Niestety, nie podzielałem jej optymizmu. Mój zmęczony i przewrażliwiony umysł zdawał się szukać dziury w całym. Chciałem to zlekceważyć, ale z jakiegoś powodu nie mogłem. Ciekawość i pragnienie uspokojenia rosnących obaw przyczyniły się do tego, że wyraziłem wątpliwość, która urodziła mi się w głowie. Zaja, a dlaczego niektóre twoje zęby wydają się odrobinę dłuższe? Przeszłam dwa rytuały. Nie muszę chyba nic więcej tłumaczyć. U ciebie za to po pierwszym rytuale posiwiały wszystkie włosy. Wiedziałeś? Dogryzła z niecnym uśmieszkiem na twarzy. Co, kurwa? Ale jak? Na tę wiadomość szczęka mi opadła. Musiałem wyglądać okropnie. Oczywiście przy założeniu, że treserka nie naigrywała się ze mnie. W przeciwieństwie do mnie, dziewczyna stawała się coraz bardziej rozbawiona naszą rozmową. Pojawiła się jednak kolejna wymyślona igła, która kuła mnie w potylicę. Dopiero wtedy wejrzałem w głębie zwierciadeł jej duszy. Dostrzegłem to, czego obawiałem się najbardziej. Przed oczami przemknęły mi migawki wspomnień z porzuconego karczowiska i korytarza katedry. Zauważywszy wspólny mianownik, połączyłem kropki na mapie moich myśli. Zadałem być może ostatnie pytanie, przeciągając ostrożnie dłoń w stronę sztyletu. Zaju, a dlaczego twoje oczy są takie dziwne? Wyglądają łudząco podobnie do ślepi bestii z lasu i lykantropa, który wtargnął do katedry. Dziewczyna popatrzyła na mnie z niezrozumieniem i politowaniem wyrysowanym na twarzy, przez co ja zwątpiłem w swoją teorię. W sumie to nawet dobrze, bo skoro ona byłaby bestią w ludzkiej skórze, to w tym stanie nie miałbym teraz żadnych szans. Przestałem przesuwać dłoń pod zwierzęcą skórą. Spostrzegłem, jak dziewczyna powiodła wzrokiem w przestrzeń za oknem. Wyglądała trochę, jakby odpłynęła myślami gdzieś daleko poza gmach katedry. Z ciekawości zerknąłem w tę samą stronę, żeby sprawdzić, co interesującego zaobserwowała moja rozmówczyni. Starałem się dostrzec cokolwiek, co przykuło jej uwagę. Kiedy tak jeździłem spojrzeniem po krajobrazie wrzosowisk za oknem, usłyszałem, jak Zaja zerwała się z siedziska nagle i niespodziewanie, niczym huragan. Nie mrugnąłem nawet, a ona, wskoczywszy na łóżko, przygwoździła mnie do niego. Jej docisk sprawił, że poczułem drewniane sztachetki pod materacem wbijające mi się w plecy. Serce zabiło mi szybciej. Nie z romantycznego porywu, a z lęku, jaki mnie oplótł. Co z nią? Skąd u niej ta gwałtowna reakcja? Poczułem się zdezorientowany. Intuicyjnie chciałem sięgnąć prawą dłonią po oręż, ale jego rękojeść była daleko poza zasięgiem mojej ręki. Bo to ja nim jestem! Warknęła groźnie, sprawiając, że wstrzymałem oddech. Byłem zdany na niełaskę potwora, który jakiś czas temu nieomal mnie rozszarpał. Chciałem krzyczeć o pomoc,
ale gdy o tym pomyślałem, ta przywarła dłoń do moich ust. Niewątpliwie sprawiło jej to satysfakcję. Widziałem to w jej złowieszczym uśmiechu. Nie dałem rady zrzucić jej z siebie ani wyswobodzić rąk. Nawet jeśli wydostałbym się z jej okowów, mogła się na tę ewentualność przygotować wcześniej. Wystarczyło po prostu zamknąć drzwi na klucz. W stanie, jakim się teraz znajdowałem, jedynym, co mogłem zrobić, to po prostu odpuścić. Tak też zrobiłem. Pieprzone fatum, pomyślałem. Zamykając powieki, wyobraziłem sobie, że leżę sobie do góry brzuchem na kwiecistej łące. Pogodziwszy się ze swoim losem, leżałem, oczekując na śmierć, ale ta nie nadchodziła. Nieśmiało uchyliłem powieki. Przez wąską szparę dostrzegłem zaję, której powstrzymanie śmiechu sprawiało niebywałą trudność. Odważyłem się w pełni otworzyć oczy, a w tym samym momencie dziewczyna opadła na szerokie łóżko, wybuchając chichotem. Czułem się zmieszany i nie wiedziałem, co mam o tym wszystkim sądzić. Złapać za sztylet i ugodzić ją, czy poczekać na rozwój wypadków? Przecież jeśli chciałaby mnie zabić, już dawno by to zrobiła. Miała w końcu najlepszą ku temu okazję. Wnet spytałem ją, jakby niedowierzając. To jakiś żart? Dziewczyna powoli hamowała śmiech. Podnosząc się do pozycji siedzącej, przeczesała falę swoich włosów do tyłu, ukazując swoje lekko zniekształcone ucho. Skinąwszy delikatnie głową, powiedziała ze szczerym uśmiechem. Nie. Chcesz zobaczyć, jak się przemieniam? Wolałbym nie, jeśli łaska. Czyli wychodzi na to, że jesteś lykanką. Ile pozostało mi czasu? Pamiętasz chyba, że mnie ugryzłaś. Powiedziawszy to, uniosłem odrobinę nogę do góry. Czułem, jakby ostatnie pytanie ciężko przeszło mi przez gardło. Obawiałem się przemiany w jedną z tych przeklętych istot. Ta, pamiętam. Przepraszam, no. A propos pierwszego, nasz naczelny mol książkowy określił moją rasę nazwą Garou. Garou? Powtarzam głupio, nie rozumiejąc, co ma na myśli. Trudno było mi się dziwić. Pierwszy raz usłyszałem to słowo. Choć wydawało mi się, że śpiewająco zdałem bestiariusz. Wytężałem swoje szare komórki, ale nic wykminić nie zdołałem. Siedząca po turecku zaja oparła wypielęgnowane dłonie przed sobą i lekko kiwała się na boki. Z pewnością zdążyła spostrzec moje zakłopotanie, bo się ze mnie podśmiewała. Po krótkim okresie ciszy odniosłem wrażenie, że wróciłem na studia. Czyżbyś nie słuchał na wykładach? Nie przejmuj się. Staruszek świadomie unikał tego tematu, żebyście nie zaczęli węszyć. Już ci wszystko wyjaśniam. Garou są znacznie potężniejsze od wilkołaków czy lykanów, ponieważ ich przemiana nie jest zależna od fazy księżyca, ani nie ogranicza się do jednej formy, a aż pięciu. Ty miałeś okazję uciekać przed Hispo i mierzyć się z Krinosem. Ten drugi jest maszynką do zabijania i dochodzi do głosu wskutek gniewu lub poczucia zagrożenia. Nie dałam rady zapanować nad przemianą, kiedy próbowałeś mi pomóc. Zaja musiała nas wtedy zwietrzyć, co sprowokowało jej przemianę. Pięknie, no nie dość, że Zouza to jeszcze niebezpieczna, stwierdziłem głęboko w swojej głowie. Została jeszcze jedna kwestia. Walka z jakimkolwiek lykantropem miała swoją specyfikę na tle wielu innych potworów. Ugryzł cię podczas walki? Przegrałeś. Zabiłeś bestię, ale cię ugryzła? Przegrałeś. Zabiłeś i nie dałeś się ugryźć. Victory is yours. Treserka rozwiała moje wątpliwości i dotychczasowy pogląd. O ugryzienie nie masz co się bać, bo nie przekazujemy klątwy czy też błogosławieństwa w ten sposób.
Dar przemiany przechodzi z pokolenia na pokolenie. W twoich żyłach krąży tylko twoja krew i wiedźmi mur. Ale przy następnej walce z wilkołakami musisz bardziej uważać. Dalszy ciąg naszej rozmowy wytłumaczył mi, skąd wziął się pierścień i tatuaż. Pierścień okazał się prezentem właśnie od niej, a tatuaż pamiątką po rytuale. Niestety, Zaja nie potrafiła mi odpowiedzieć na to, kim się po nim stałem. Umiejętności nie objawiały się od razu, co sprawiało, że mogłem się tego dowiedzieć nie wiadomo kiedy. Żeby podjąć trop mordercy stryja, potrzebowałem wskazówek i doświadczenia w walce z demonami. Najchętniej na swoich mentorów obrałbym Kinaja i Baltazara. O pierwszym polowaniu z Konradem nie chciałbym nawet słuchać. Nie ufałem mu głównie przez to, że zostawił mnie samego na pastwę rozszalałego Krynosa. Jego obecność mogłaby mi dużo pomóc w starciu z Zają, a ledwo przeszedłem misterium. Wstałem raptownie z łóżka. Zapragnąłem złożyć mu wizytę i dotkliwie przestawić nos. Zaja zerwała się ku mnie z troską na twarzy. Prawdopodobnie spodziewała się, że upadnę, ale pozytywnie ją zaskoczyłem. Co prawda trochę zakręciło mi się w głowie, ale twardo stałem o własnych nogach. Rozmasowałem czoło, po czym ostrożnie skierowałem swoje kroki w stronę stołu, gdzie leżały moje ciuchy. Staś, poczekaj! Zaja zatrzymała mnie. Obróciłem się w jej stronę. Spoglądałem na nią z uśmiechem i czekałem na to, co chciała mi jeszcze przekazać. Po krótkim czasie zastanowienia powiedziała z lekkim żalem, odrobinę odsłaniając biel swoich zębów. Jako że ciebie znam z imienia, to trochę mi przykro, że nie przedstawiłam się od razu. Mam na imię Agnieszka. Poza tobą i Kinajem nikt nie zna mnie z imienia, więc morda na kłódkę. Dobrze? Skinąłem głową, nerwowo odwzajemniając uśmiech, który mi posłała. Założyłem potem czyste ubrania, następnie tajniacki pas ze sztyletem i wyszedłem na korytarz. Postanowiłem od razu udać się do pokoju Konrada, żeby spuścić mu porządne lanie. Skrywałem głęboko w sobie nadzieję, że ten jeszcze się nie obudził. Od momentu jak zrugałem dopiero co wybudzonego tchórza, 3 tygodnie minęły niczym sen złoty. W tym okresie dochodziliśmy do siebie po gusłach Sadraxa. Nie był to zwykły odpoczynek. Już w pierwszy dzień zostałem zaangażowany do kilku sparingów z Kinajem, który również był utalentowanym szermierzem. Tym razem walczyliśmy drewnianymi atrapami, więc myślałem, że będzie mi pobłażał. Okazało się później, że nie było na to szans. Podczas prób jego pokonania boleśnie obił mi kości. Nie raz. W większości przypadków były to piszczele, ponieważ myśliwy lubował się w podcinaniu swoim przeciwnikom nóg. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego mimo moich starań prawie zawsze rąbał mnie po łydkach. Po 5 dniach spędzonych na pojedynkach moje nogi musiały znienawidzić mojego oponenta. Mnie przy okazji, bo wcale ich nie oszczędzałem, próbując obejść jego strategię. Ta polegała na tym, że miast blokować ataki, unikał ich na wszelakie sposoby. W ostatecznym rozrachunku rywal sprał mnie większą ilość razy niż ja jego. Siniaki po naszych sesjach treningowych goiły się nadzwyczaj szybko. Poza naszymi ćwiczeniami szermierki próbowałem poszerzyć swoją wiedzę na temat demonów. Sfaruk omówił je dość pobieżnie. Za to mówił nam dużo o różnicach między gulem a algulem. Najprawdopodobniej specjalizował się w zabijaniu tych monstrów. Z zakurzonymi lekturami wiązałem też nadzieję na znalezienie informacji o tajemniczym klanie, z którego pochodził morderca Harona. Oczywiście wskazówek szukałem w przepastnym zbiorze biblioteki katedry. Nie było tu internetu, a o choćby komputerze stacjonarnym mogłem jedynie pomarzyć.
Mimo to w księgozbiorze odkryłem parę dzieł traktujących o istotach demonicznych. Były to grube tomiszcza, nie nadające się do przeczytania w jeden wieczór. Dlatego brałem ze sobą tylko te najbardziej obiecujące woluminy. Mój współlokator nie dawał mi jednak czytać tych zakurzonych dzieł całymi wieczorami. Nierzadko wyciągał mnie na bilarda i grę w karty. Miałem nawet wrażenie, że ten łowca wieczorami stawał się bardziej aktywny niż z rana czy w południe. W dodatku wystarczył tylko drobny półmrok, a źrenice myśliwego reagowały niemalże natychmiast. Nie były one jednak tak duże jak tamtego poranka w hotelu. Mimo sympatycznego charakteru, wspomnienie jego warkotliwego głosu oraz widok oczu pozbawionych białek nadal spędzały mi sen z powiek. Co kilka dni razem z Konradem zachodziliśmy do Swaroga, który uczył nas paru słów z leksykonu języka wiedźm. Była to mowa starosłowiańskich szeptuch, niegdyś żadnemu łowcy nieznana. W tych czasach niektórzy łowcy potrafią ją rozeznać, a jeszcze mniejsze grono faktycznie rozumie, co oznaczają dane słowa. Nasze bractwo posiada wiele manuskryptów z tłumaczeniami tychże wyrazów. Swaruk skrywał je przed światłem dziennym, aby wiedza nie popadła w niepowołane ręce. Głównie dlatego, że mogły wyrządzić tyle samo szkód, co pożytku. Po pierwszych dniach nauki żaden z nas nie umiał poprawnie wykorzystać słów wiedźmiej mowy. Jedynie zapamiętaliśmy słowa w wiedźmiej mowie takie jak Geheron, Hegane i Toxril. Czasami wspólnie z Zają popijałem w kantynie herbatę lub wybierałem się na spacer po wrzosowisku. Większość tego czasu wypełniała nam rozmowa o pierdółkach, ale Agnieszka nie stroniła też od poważniejszych spraw. Często, gdy byłem już rozluźniony, ta niespodziewanie, niczym wypuszczona z łuku strzała, uderzała mnie poważnym tematem. Najczęściej zbijała mnie tym z tropu. Kiedyś opowiedziała mi nawet o powstaniu siedziby bractwa. Wyglądało to tak, że staruszek w czarno-purpurowej todze ożywił zmarłych w promieniu kilku kilometrów. Przyszła ich cała rzesza. W większości były to wybrakowane szkielety. Cały tłum truposzy zmusił następnie do katorżniczej pracy. Świadkiem wydarzenia był Swaruk, który obserwował cały proces z wytrzeszczonymi oczami. Na dodatek, kiedy usłyszał, że nekromanta zamierzał pozostawić katedrę bez drzwi, wybił mu to z głowy. Na jego pytania odnośnie drzwi nie odpowiedział mu ani nikomu. Po dziś dzień. Na ogół miałem wrażenie, że z Zają lepiej dogadywałem się niż z Konradem. Ten ostatnimi czasy zaczął mnie unikać jak ognia. Przeczuwałem, że łańcuchy naszego braterstwa dosyć szybko pokryły się rdzą, a pierwsze ogniwa poczynały już kruszeć. Przynajmniej tak myślałem do czasu, aż pewnego popołudnia zapukał do mnie do pokoju. Czytałem wtedy jeden z manuskryptów demonologii. Kiedy stał w progu pomieszczenia, uzmysłowiłem sobie, że w przeciwieństwie do mnie rytuał nie wpłynął na niego w żaden widoczny sposób. Kruczoczarne włosy zaczesane do tyłu i zawiązane w krótki kucyk, owalna twarz, brązowe oczy oraz szczupła postura, jak były, tak zostały. Na jego całkowicie pozbawionej zarostu twarzy widoczne było przygnębienie i mentalne zmęczenie. Czarnowłosy odrzekł smutno, jakby miał zaraz zawisnąć na stryczku. Masz czas pogadać? Któregoś dnia chyba sam Sadraks odciągnie mnie od lektury. Odpowiedziałem żartobliwie, wstając energicznie z łóżka. Książkę z dbałością zamknąłem i odłożyłem na stolik nocny. Następnie podszedłem do niego, mówiąc: Stary, widzę, że coś cię gnębi. Co jest grane? Chciałem cię przeprosić za to, co się stało podczas pojedynku na dziedzińcu i pod pokojem Zajki. Spanikowałem wtedy. Choć niechlubne słowa cisnęły mi się na język, nie przerwałem mu i czekałem, aż skończy. Nie chciałem, żeby mi się oberwało.
Od razu jak się obudziłem, to dostałem od ciebie wpysk. A potem dopiero niedawno dowiedziałem się, co zaszło tamtego wieczora. Wówczas dotarło do mnie, że mogłeś zginąć. Konrad zwiesił głowę na kwintę, wbijając wzrok w podłogę. Nadal stałem w miejscu milcząc. Chęć powiedzenia ciężkich słów przełknąłem wraz ze śliną. Konrad uniósł wreszcie głowę. Widziałem, jak w jego oczach kręcą się łzy, które próbował zdławić. Wargi drgały mu nerwowo, jakby próbowały coś z siebie wypluć. Staszek, wybacz mi, proszę. Położyłem dłoń na ramieniu Kondzia i promiennie wyszczerzyłem zęby. Mój brat szkoleniowego znoju pozwolił łzom spłynąć po zbladłych policzkach. Zdawało mi się, że kolory poczynały wracać na jego twarz, kiedy się rozchmurzyłem. Żeby nie trzymać go w niepewności, odpowiedziałem: między nami sztama. Tylko nie zostaw mnie samego na polowaniu. Ten uśmiechnął się przez łzy. Sekundę później przyciągnąłem go do siebie i zarzuciłem ramię na barki. Odrobinę zdezorientowany Konrad zapewnił: obiecuję, to się więcej nie powtórzy. To co, rundka w bilarda na zgodę? Parsknąłem, wyprowadzając świeżo upieczonego łowcę z pokoju na korytarz. W tym czasie zdążyłem zauważyć, że wyraz jego twarzy pogodniał z każdą minioną chwilą. Pewnego dnia gniazdowania w katedrze zostałem zwołany do biblioteki. Z początku myślałem, że chodzi o kolejne ćwiczenia z zaklinania, jednakże powód wezwania był zgoła inny. Przekonałem się o tym, kiedy zawitałem w pomieszczeniu, gdzie unosił się zapach tajemnej wiedzy. Mentor czekał już na mnie, przeczesując palcami gęsto zarośniętą brodę. Podszedłem do długiego stołu ulokowanego pośrodku zaciemnionego pomieszczenia z wysokimi regałami. Następnie wymieniłem się ze Swarogiem mocnym uściskiem dłoni. Jego marudzenie na obecne czasy i młodzież podczas nauk w bibliotece było irytujące, ale mimo to darzyłem jego osobę niemałym szacunkiem, głównie przez wzgląd na wiedzę, jaką nam przekazał. Solidny łomot, jaki nam spuścił, też wchodził w rachubę. Po wymianie uprzejmości nauczyciel przeszedł do sedna, którym było wydanie mi wyposażenia. Inwentarz rozłożony przede mną na stole zawierał skórzaną kurtkę, przypominającą tą, co noszą motocyklowcy, parę butów za kostkę, taktycznych rękawic bez palców i dżinsowych spodni z kaburą i czymś na wzór niedużego pasa budowlanego. Pistolet CZ-75, a także dodatkowe magazynki oraz metalowa skrzynka z emblematem Bractwa. Na pierwszy rzut oka większość przedmiotów wyglądała zagadkowo. Tylko jedna z nich była mi znajoma, a była to broń z rodziny czechosłowackich pistoletów samopowtarzalnych. Swaróg zaprezentował mi później, jak podrasował każdy z elementów ubioru tak, aby dawał mi fory podczas polowań na potwory. W klapy, plecy i ramiona kurtki został wszyty materiał chroniący przed zębami i pazurami pomniejszych stworów. Dało się te miejsca łatwo wychwycić, ponieważ były pokryte pikowaną tkaniną. Nietuzinkowy pas umożliwiał umocowanie niezbędników przydatnych w czasie polowania. Mentor pokazał mi następnie ukryte w podeszwie ostrze sprężynowe, które wysuwało się przy naciśnięciu przycisku na pięcie. Z pozoru ubrania wyglądały na ciężkie i niewygodne, ale kiedy je przywdziałem, o dziwo, nie ciążyły na moich barkach ani nie krępowały moich ruchów. Po założeniu na siebie nowych szat łowczego, z niedowierzania zrobiłem kilka pajacyków.
Emeryt tylko się uśmiechnął, widząc, jak testuje nowy strój. Z kolei najbardziej enigmatycznym przedmiotem w moim ekwipunku wydała mi się skrzynka z wymalowanymi na biało insygniami biesów wiedźm. Sfaruk nie chciał mi zdradzić, co się w niej znajduje. Zamiast tego polecił, abym zabrał ze sobą wszystko i spotkał się w kantynie z Baltazarem i niejaką Marą. Ci ponoć czekali na mnie już zbyt długo. Jak tego pierwszego znałem całkiem dobrze, to o tej drugiej osóbce mało co słyszałem. Ani razu jej też nie spotkałem. Za to Kinai, Balti i Zaja powiadali między sobą, że jakoby jedyna nie przystąpiła do misterium. Była poza strukturą bractwa i pełniła funkcję informatorki. No i czasami załatwiała formalności związane z zapłatą. Wsunąłem pistolet do kabury, a magazynki do zasobników na pasku. Metalową skrzynkę chwyciłem pod pachę i wyleciałem z biblioteki, niczym jaskółka. Kiedy znalazłem się na korytarzu, nieco zwolniłem kroku i tym w miarę swobodnym tempem dostałem się do bawialni. Tam czekał już na mnie Balti z jakąś kobietą, której jeszcze tu nie widziałem. Przeczuwałem, że to właśnie ona jest tą Marą. Ta spojrzała na mnie ledwo po tym, jak wkroczyłem do przestronnego pokoju ze stołem do gry w bilard i barem. Kobieta, zawiesiwszy na mnie wzrok, pomachała energicznie dłonią i zwróciła się do mnie. Hejka siwy, chodź tu, nie wstydź się. Odmachałem do niej nieśmiało. Następnie podszedłem bliżej do łowcy i informatorki siedzących przy barowym stole. Usiadłem przy nich i zmierzyłem kobietę wzrokiem. Od łowców z pewnością odróżniał ją cudaczny ubiór, w który wpisywały się czarne jak skrzydła kruka dżinsy z dziurami oraz obcisła materiałowa koszulka bez ramion i z wyżej sięgającym kołnierzem. Jej tęczówki kolorem przywodziły na myśl jedno z turkusowych jezior w Wielkopolsce. Uroku dodawała kobiecie nietypowa fryzura, połączona z prostym kucykiem i dwoma długimi kosmykami włosów. Zbiegały one tuż za policzkami. Na dodatek jej grzywka zdawała się chować pod prawym kosmykiem i przebiegać ponad uchem. Drapieżnego wyglądu nadawały dziewczynie czerwone końcówki czarnych włosów. Jej wizerunek bardzo przyciągał mój wzrok, niczym magnes. Nieznajoma w końcu przedstawiła się i wyciągnęła do mnie rękę. Mówią na mnie Mara. Więc to ty jesteś tym Staśkiem, o którym ostatnio tak dużo słyszałam. Uścisnąłem jedwabistą dłoń rozmówczyni. A potem, bez owijania w bawełnę, informatorka przedstawiła nam raporty co do bestii, na jaką zapolujemy w najbliższym czasie. Wszystko wskazywało, że naszym celem najprawdopodobniej jest Traser, a rozprawienie się z nim nie było już takie proste. W żyłach tego monstrum płynęła przeklęta krew, co wymuszało obecność egzorcysty na polowaniu. Wisienką na torcie było ostrzeżenie kobiety o otwartości kontraktu. Oznaczało to przede wszystkim, że będziemy też użerać się z łowcami z innych zrzeszeń. Podczas gdy Balti wypytywał się o inne istotne fakty, ja z kolei popadłem w zamyślenie. Przejmowałem się brakiem manifestacji klątwy w moim ciele. Kondziu potrafił już nieźle czarować, ale ja nie odczułem specjalnej różnicy po przejściu rytuału. Wydawało mi się, że poza odbarwieniem włosów żadna zmiana we mnie nie zaszła. Czy za pomocą czarów, czy też bez nich, pragnąłem stać się silniejszy, niżli byłem teraz. Gdy skończyliśmy pogawędkę z Marą przy filiżance kawy, wraz z Baltim opuściłem mury siedziby łowców. Potem skierowaliśmy się w stronę lasu, gdzie w jego zamglonej części roiło się od pokutników. Tym razem przeprawiliśmy się bez większych problemów. Dotarłszy do ostawionego tu przed 2 laty Mitsubishi,
spostrzegłem, iż po uszkodzeniach nie było żadnego śladu. Z początku nie byłem pewien, komu to zawdzięczam, ale po tym, jak kilka chwil później starszy mężczyzna wręczył mi kluczyki, domyśliłem się, że to on jest moim dobroczyńcą. Uśmiechnął się potem, nie ukazując zębów. Wpierw załadowaliśmy nasz sprzęt do bagażnika, po czym wskoczyłem za kierownicę. Wsiadłszy do środka, zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo zatęskniłem za jazdą tym autem. Czekał nas kawałek drogi, bo miejsce bytowania stwora zrodzonego z klątwy znajdowało się po drugiej stronie Kalisza. Przez połowę drogi z głośników Mitsubishi ulatywały zwariowane melodie. Baltazar tymczasem nie odezwał się do mnie ani słowem. Denny nastrój Baltazara musiał mi się nieco udzielić, bo mimowolnie ściszałem co jakiś czas radio. W końcu wyciszyłem muzykę na tyle, że warkot silnika stał się o wiele wyraźniejszy. Zaczynałem mieć problemy z wytrzymaniem milczenia łowcy. W końcu zapytałem: Baltazar, czemu tak milczysz? Bo nadal nie mogę się nadziwić, że po tym wszystkim, co cię spotkało, nie zrezygnowałeś. Prawie zabiła cię Lamia. Mimo że masz cela lepszego niż Konrad, to wielu pokutników zdołało uciec twoim wystrzałom. Zresztą z tego twojego kolegi też nic dobrego nie wyjdzie. Owszem, walczyć mieczem umie, ale co mu po tym, że pokroi bestię, jak ustrzelą go inni łowcy? Że też, kuźwa, zaaprobowałem pomysł Kinaja, żeby pokazać ci, czym parał się twój stryj. Ach, jestem głupcem. Całe życie przed tobą, a ty wolisz beznadziejnie zginąć w szczękach jakiejś bestii. Staś, powiem ci, że brniesz w niemałe bajoro. Po monologu Baltazara jego intencje stały się nad wyraz jasne. Nie chciał, abym został łowcą, a tym całym zaaranżowanym spotkaniem chciał tylko przekazać mi wieść o śmierci stryja. Wkurzyło mnie to, co chwilę temu powiedział. Z całego swojego zdenerwowania zadałem pytanie, którego być może nie powinienem zadać. To dlaczego ty zabrnąłeś w to bajoro, Baltazar nie odpowiedział. Całkowicie skupiwszy wzrok na drodze, ciężko mi było zobaczyć wyraz jego twarzy. Miałem nawet wrażenie, że go podirytowałem. Nie miałem jednak z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia, tym bardziej, że jeszcze moment temu ofuknął mnie i Konrada. Nerwowo pociągnąłem temat. No powiedz, pochwal się. Dlaczego wstąpiłeś w poczet łowców? Bo nie miałem wyboru. Wiesz, Staś, za młodu mieszkałem na gospodarstwie gdzieś na wschodzie Polski. Tam też chodziłem do szkoły. Pomagałem rodzicom, a to w pracach na roli czy w oporządzaniu zwierząt. Jako dziecko byłem fajtłapowaty i roztrzepany. Przez to moja pomoc niosła ze sobą również wypadki. Przy poważniejszych incydentach ojciec prał mnie pasem. Kiedy podrosłem, mój ojciec wraz z dziadkiem postanowili nauczyć mnie bycia mężczyzną na swój sposób. Chcieli tego dokonać, zabierając mnie na polowania. Najprawdopodobniej bez wiedzy matki wpierw nauczyli mnie obsługi sztuceru. Wtedy byłem jeszcze przeświadczony, że to tylko zabawa. Po kilku tygodniach zaczęli mnie zabierać do pobliskiego lasu. Zawsze chodziłem tam z tatą, nigdy sam. Pomiędzy drzewami uczył mnie, jakie rośliny w lesie są jadalne oraz jak rozpoznawać ślady różnych zwierząt. Następnie szliśmy pierwszym lepszym tropem, a gdy znaleźliśmy zwierzynę, ojciec przyciskał kolbę broni do ramienia. Przykładał twarz do baki policzkowej.
i powoli ciągnął za język spustu. Po tym następował huk, częściowo wygłuszany przez zakładane wcześniej stopery, a trafiona zwierzyna padała na ziemię. Powstrzymywałem łzy za każdym razem. Na moje piąte polowanie zabrał mnie dziadek. On z kolei nie tłumaczył nic, a rozkazywał twardym niczym skała tonem. Kiedy znaleźliśmy zwierzynę, wręczył mi sztucer do rąk. Bojąc się dziadkowej pięści, zrobiłem to samo co zwykle, gdy strzelałem do tarczy. Przyciskałem sztywno kolbę do ramienia. Zgrywałem muszkę i szczerbinkę ze sobą, starałem się nie mrugać i kontrolować oddech, także drżenie rąk. Po pewnym czasie wcisnąłem spust. Trafiłem. Warchlaki będące tuż przy niej pierzchły w popłochu. Niestety, Stasiu, nie udało mi się zabić obranej za cel lochy. Zwierz co prawda legł na gruncie, ale począł ryczeć w niebogłosy. Czara goryczy we mnie się przelała. Mimo wypracowanej dyscypliny, pociągnąłem nosem i załkawszy, począłem ronić łzy. Akt mojej dziecięcej słabości nie uszedł uwadze dziadka. Wnet przypomniał mi, jak twardą ma rękę, a po paru razach wcisnął mi do ręki nóż. Wskazując palcem na samicę dzika, odrzekł gniewnie: idź naprawić to, co schrzaniłeś. Kiedy już dobiłem konające stworzenie, kazał mi je oskurować. Oponowałem mu. Wcale nie chciałem tego robić, ale ten nie ustępował. Podczas tego przykrego, ohydnego dla mnie doświadczenia prawił: wnuku, natura to nie tylko życie. To także śmierć, którą zauważysz dopiero, gdy przyjrzysz się dokładniej. W Biblii zostało napisane: wszystko, co się porusza na ziemi, wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Po tym polowaniu powróciłem do domu, ukrywając fakt, że płakałem. Obrządek skórowania sprawił, że nie miałem nawet ochoty jeść kolacji. Udałem się wprost do pokoju. Padłem na łóżko jak Kafka i zasnąłem z łzami w oczach. Od tamtej pory nie chodziłem już ze starszymi mężczyznami na łowy. Trwało to już długo, ponad 2 miesiące. Prawdopodobnie zawdzięczałem to swojej matce, która mogła zauważyć coś niepokojącego w moim zachowaniu. Wtedy myślałem, że już wszystko wróciło do normalności. Otóż nic bardziej mylnego. Któregoś dnia, po powrocie z polowania w lesie, mężczyźni zachowywali się nadzwyczaj dziwnie. Co rusz oglądali się za siebie. Sztucery trzymali w taki sposób, jakby mieli zaraz oddać strzał. Kiedy podeszli bliżej ogrodzeń, zauważyłem jeszcze jeden szczegół. Ich oczy biegały po ścianach drzew, które sąsiadowały z murami budynku. Zamiast pytać, o co chodzi, wodziłem wzrokiem po miejscach, gdzie oni czegoś wypatrywali. Kiedy zanurzyli się w budynku, ja pomknąłem za nimi. Dziadek, widząc mnie w progu, kazał mi coś zrobić na podwórzu. Po rozmowie, w której sam nie mogłem uczestniczyć, kazali mi zamknąć okno na noc. Choć pytałem, o co cała ta wrzawa, nikt nie chciał mi odpowiadać. Nawet moja matka nie była skora do zwierzenia mi się z tego. Do końca dnia towarzyszyło mi przeczucie, które porównałbym teraz do wiszącego ponad szyją ostrza gilotyny. Jak się pewnie domyślasz, ciężko było mi wtedy zasnąć. Nieoczekiwanie wybudziłem się ze snu, słysząc, jak krople deszczu plumkały o szkło okienka położonego na lewo od łóżka. Szybę zakrywały rozciągnięte przeze mnie beżowe firanki. Mimo to widziałem, jak raz po raz przestrzeń za oknem rozświetlały błyskawice. Niespokojne staccato mojego serca z sekundy na sekundę zaczęło spowalniać. Poczuwałem się coraz bezpieczniej. Myślałem nawet, że zdołam wrócić do objęć Morfeusza,
lecz tajemniczy odgłos mi to uniemożliwił. Dźwięk wybijał się na tle sporadycznych grzmotów i padającego deszczu. Brzmiało to, jakby ktoś przeciągał coś niezbyt ostrego po otynkowanej ścianie. Nie mogły to być gałęzie drzew szurające o mur budynku, bo te rosły zbyt daleko. W chwilę później brzmienie dotarło do okna, przeistaczając się w miarowe stukanie. Podniosłem się do pozycji półleżącej. Usiłowałem racjonalnie wytłumaczyć to niespotkane wcześniej zjawisko. Zanim jakieś logiczne wyjaśnienie wpadło do mojej głowy, nagły błysk ukazał mi posturę kogoś, kto był na zewnątrz. To, Staś, wyglądało niemalże jak człowiek, z tym, że uszy miało spiczaste, wysunięte ku górze i zakończone jak szpica wieży. Głowa nieco różniła się od ludzkiej, nieco większymi rozmiarami. Cień na firanach zdał mi się przygarbiony, jakby starzec chodzący o lasce. Wystraszony tym, co zobaczyłem, płytko zaciągnąłem się powietrzem. Tajemnicze skrobanie podążyło w kierunku frontu domostwa. Zsunąłem nogi z łóżka. Stanąwszy następnie na zimnych panelach, zbliżyłem się do wyjścia z pokoju na korytarz. Tam po chwili zastał mnie widok nieproszonego gościa stojącego przed głównymi drzwiami. Jego cień rzucany był na szklistym bulaju w środkowej części drzwi. Spanikowałem. Odwróciłem się na pięcie i wskoczyłem pod łóżko. Tam z kolei okryłem się kocem i zasłoniłem przeróżnymi szpargałami, jakie tam trzymałem. I zagrzebany w ten sposób obserwowałem dolną partię mojego pokoju. Po okresie ciszy niebem i ziemią wstrząsnął grzmot. W międzyczasie usłyszałem również, jak na podłodze ląduje stłuczone szkło. Do tej kakofonii dołączył trzask pękającego drewna. Wszystko zwieńczyło donośne rąbnięcie czegoś o ścianę. Prawdopodobnie to podwoje domowego zacisza rozwarły się przed intruzem. Moje uszy wpierw wychwyciły szybko stawiane kroki jednego z dorosłych. Znajomy odgłos załadowania, potem wystrzału sztucera, zaatakował moje bębenki chwilę później. Do całego harmidru dołączyły pośpieszny tupot, jęk dziadka i zagłuszający go dziki pisk. Usłyszawszy to wszystko, zacząłem bezgłośnie łkać. Nie miałem pojęcia, co działo się poza moim pokojem. W końcu coś głęboko w mojej głowie podpowiadało mi, żeby nie wychodzić spod łóżka. Ze stanu emocjonalnej petryfikacji otrząsnąłem się dopiero wtedy, kiedy po pomieszczeniach rozszedł się pełen lęku krzyk mojej matki. Jej lament został ucięty w połowie. Potem nastąpiła długotrwała cisza, która ponownie zmroziła moje ciało. Czułem się, jakby dopływ krwi do każdej z kończyn został po prostu wstrzymany. Nie mogłem się ruszyć. To odczucie niezmiennie władało mną, gdy w zasięgu mojego wzroku pojawiły się paskudne stopy czegoś, co zapewne wtargnęło do domu. Intruz na chudych szczudłach przemieszczał się po pomieszczeniu powoli, wręcz badawczo. Nieoczekiwanie włamywacz wskoczył na łóżko i warkocząc nerwowo zaczął trząść całym meblem. Widziałem, jak na podłodze lądowały strzępy pierzyny. Nawet nie myślałem o tym, żeby drgnąć, gdy to coś zeskoczyło z powrotem na podłogę. Po tym wszystkim nieproszony gość wałęsał się jeszcze po domostwie, do świtu. Do wschodu słońca nie zmrużyłem już oka. Napastnik opuścił budynek jakoś przed świtem.
po wyściubieniu głowy z mojej kryjówki. Ktoś wyszarpnął mnie za kołnierz piżamy. Nawet nie wiedziałem, że ktoś oprócz mnie był w tym domu. Następnie odchylił mi głowę na lewy bok, potem na prawy. Spojrzałem wreszcie do góry. Nade mną stało dwóch rosłych mężczyzn w na pozór zwyczajnych ubraniach. Jedynym, co rzucało mi się w oczy, były mieniące się srebrem łańcuszki na ich szyjach. Na nich z kolei wisiał odlew krzyża i róży wykonanych z tego samego materiału. Nieznajomi pomogli mi wstać. Jeden z nich nawet zarzucił mi swoją kurtkę na plecy. Gdy stałem już na chwiejących się ze strachu nogach, wyprowadzili mnie na zewnątrz. Gdy znaleźliśmy się przed domem, dostrzegłem moją matkę, wywleczoną na środek podwórza. Jej zgasłe oczy wpatrzone były w nieboskłon. Brązowe jak niedźwiedzia skóra włosy wrastały we wszędobylskie błoto. Jej rumiana dotąd skóra nabrała kredowej barwy, jej szyja była rozharatana. Zaschła krew przyległa do krawędzi przerwanej skóry. Jeden z wybawicieli zasłonił mi oczy. Prowadził jak najdalej od domu. Z mojego powodu przerwali polowanie. Z miejsca zawieźli mnie do swojego najbliższego klasztoru. Uratowali mnie. To fakt. Ale widok bestialsko zamordowanej przez wąpierza matki prześladuje mnie w snach. Do tej pory. Z tego, co mi wiadomo, nie dorwali w końcu tej bestii. Powiedzieli mi jednak, że ta ciemnoszara bestia nosiła na piersi znamie w kształcie sierpu. Może półksiężyca. Usłyszawszy jego historię, odczułem przygnębienie i żal wynikający z mojego uprzedniego postępowania. Powrócenie pamięcią do tych chwil musiało być dla niego wymagające. Chciałem coś mu odpowiedzieć, pocieszyć. Potrzebę przysłoniła mi jednak teoria, która narodziła się w mojej głowie. Stwór mógł być członkiem klanu, z którym zatargi miał mój stryj. Niestety, na wspomnieniu Baltazara trop się urywał. Po dotarciu na miejsce trochę główkowaliśmy nad tym, gdzie by tu niepostrzeżenie zaparkować brykę. Po znalezieniu w miarę skrytego miejsca zgasiłem zaparkowany w ukryciu samochód. Baltazar odpiął pasy i spytał: co jeśli będziesz musiał stanąć naprzeciw traserowi całkiem sam? Gdyby tak się stało, z pewnością sprawiłoby mi. Starałem się odpowiedzieć spokojnie, ale Baltazar wciął mi się w zdanie. Zginąłbyś z honorem i bez rozpaczy w sercu, w razie porażki. Zadając to pytanie, wpatrywał się w moje oczy z powagą. Wypuściwszy powietrze przez nos, zacisnąłem rękę na dźwigni zmiany biegów i powiedziałem: ach, nie zginąłbym. Z tymi słowami na ustach opuściłem nagrzane wnętrze auta. Baltazar wyszedł chwilę po mnie i zaczął wyjmować z bagażnika flektarnową płachtę. W międzyczasie, gdy mój towarzysz nakrywał ją na samochód, ja stałem wpatrzony w czyste niebo ponad nami. Z tego, co mi było wiadomo o traserze, to nie dało się go wytropić za dnia, a do zmierzchu zostało jeszcze dużo czasu. Co takiego Baltazar kombinuje? Choć próbowałem wejść mu do głowy, nie udało mi się rozgryźć jego planów. Wkrótce ten ponaglił mnie, żebym wziął ze sobą swoje rzeczy. Niedługo po tym przebrawszy się, zabrałem tajemniczą skrzynkę pod pachę i podążyłem za doświadczonym myśliwym. Szliśmy traktem złożonym z betonowych płytek o heksagonalnym kształcie. Pomiędzy płytkami zalegały piasek, drobne kamyszki oraz kępki trawy.
okolice poza szlakiem cywilizacji porastały trawiaste dywany i gęste skupiska krzewów. Zdawać się mogło, że te drugie wręcz wrastały w ostawione bez opieki pustostany. Po twarzy muskał nas letni zefirek, a na nasze głowy padał słoneczny żar. Szliśmy prosto do najbliższego rozwidlenia. Następnie skręciliśmy w lewo. Moje oczy natychmiast wychwyciły mury zabudowania, które różniły się od pozostałych, wykonanych z małych czerwonawych cegieł. Budynek po prawej stronie traktu wyróżniał się pomarańczową barwą ścian. Mógł się też pochwalić licznymi, niechlubnymi malunkami. Nim zdążyliśmy je obejrzeć, stanęliśmy przed budową pochłanianą przez kręte macki krzewów i drzew. Konstrukcja była dwupiętrowa, a wywnioskowałem to po symetrycznym rozłożeniu okien. Cztery małe u dołu, a trzy duże powyżej. Pozbawione drzwi nadproże umiejscowione było ponad czterostopniowym rzędem zmurszałych schodów i pośrodku dolnego rzędu okien. Ni stąd, ni zowąd Baltazar skierował swe kroki do popadającego w ruinę domu. Wskoczył na podwyższenie niczym kot, bezszelestnie, a ja tuż za nim. Po wkroczeniu do opuszczonego obiektu przemierzyliśmy go powoli, ostrożnie, jak polujące na zwierzynę wilki. Dostaliśmy się potem na drugie piętro i po rozejrzeniu się przycupnęliśmy w jednym ze zdewastowanych pokoi. Znajdowało się tam okno, z którego był całkiem niezły widok na główny budynek wytwórni. Domyślałem się, że tamto miejsce jest naszym miejscem docelowym. Umknąłem wzrokiem z porzuconej fabryki na łowce. Baltazar właśnie rozpakowywał chlebak, który do tej pory nosił przewieszony przez ramię. Pieczołowicie przetrząsając swoją torbę, zapytał: pamiętasz coś z alchemii? Nie za bardzo. Przez to przebrnąłem zasadą 3x Z. A powinieneś, zrugał mnie starszy łowca i dopowiedział: tym bardziej, gdy nie odczuwasz żadnych zmian po rytuale. Jego nagana dała mi do myślenia. Postarałem się wywołać z pamięci cokolwiek ze sztuki, którą potraktowałem tak pobłażliwie. Po krótkim zastanowieniu, jedynym co napatoczyło się do mojej łepetyny, był przepis na szkwał. Balti musiał zauważyć moje zakłopotanie, ponieważ wytłumaczył: przed polowaniem musimy przyrządzić czarną sól i dwa flakoniki wiedźmich szeptów. Otwórz na swoją skrzynkę i zacznij od zapalenia świecy. Tak jak powiedział, tak też zrobiłem. Z kolejnym poleceniem starszego łowcy wyjąłem tłuczek i małą miseczkę. Kolejno wsypałem do niej 3 miarki soli, 2 małe węgielki oraz popiół ze spalonego drewna i zmieszałem składniki ze sobą. Zaraz po tym mój towarzysz ugodził się w palec i skropił swoją krwią powstałą mieszankę. Kazał mi uczynić to samo, po czym powiedział: no, to brakuje nam ostatniego składnika. Czy zauważyłeś, że po pchnięciu lami sztyletem w jego rękojeści pojawił się czarny płyn? Tak, właściwie na co mi to? Stanisławie, iluzjonistom, egzorcystom i zaklinaczom spaczona krew pozwala na wytwarzanie mikstur, rzucanie czarów oraz kreślenie run. Ci ostatni za jej pomocą przywołują także zaklętych wasali. Tobie może, póki co, pomóc tylko w pierwszej dziedzinie. Domyśliłem się tego, co musiałem zrobić. Przekręciłem mały metalowy ząb i przelałem tajemniczą substancję do mieszanki. Ta wsiąknęła w kryształki z czerniałej soli z prędkością przeskakującego łuku elektrycznego. Towarzyszący mi myśliwy ujął w dłonie gliniany pojemnik, by następnie rozsypać go w kluczowych punktach budynku.
Na koniec usypał też średniej wielkości krąg wokół naszego inwentarza. Miało to ponoć ochronić nasze przedmioty przed lepkimi rękami innych uczestników polowania. Kluczący po pomieszczeniu egzorcysta przystanął przed tajemniczym napisem. Przeczytał go chwilę później na głos. Fortes fortuna adiuvati mi dosque premit. Śmiałym los sprzyja, a tchórzliwych uciska. Sama prawda. Kiedy skończył myśl, razem zasiedliśmy do sporządzenia drugiego specyfiku. Zajęło nam to dużo czasu, ale do zachodu słońca zostało nam jeszcze kilka dobrych godzin. Z chwilą nastania rządów nocy wypiliśmy po flakonie wiedźmich szeptów. Z podręcznikowej wiedzy wynikało, że działanie tej mikstury było nieco opóźnione, ale według słów egzorcysty miała ona umożliwić nam zobaczenie tego, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Zapewniał też, że potrzebujemy jeszcze tylko źródła ognia. Na obecną chwilę miałem tylko paczkę dużych, kowbojskich zapałek. W usypanym wcześniej kręgu soli pozostawiliśmy wszystko, co tylko by nas ograniczało. Zanim wyszliśmy w stronę cegielni, otrzymałem jeszcze od mojego drucha chustę na twarz. Bezzwłocznie ją założyłem i ruszyłem śladami mentora. Kroczyliśmy nieufnie wzdłuż linii niskich drzew, a także rozległych krzewów. Uważnie obserwowaliśmy otoczenie i miejsca, gdzie mogli czaić się inni polujący. Było spokojnie, jak w kurorcie. Zbyt spokojnie. Miałem nawet wrażenie, jakby nikogo tu poza nami nie było. Jednakże mogło być to zgubne odczucie. Gdzieś we wnętrzu któregoś z budynków czaiło się wygłodniałe monstrum. Szybszym krokiem przemknęliśmy przez skrzyżowanie i ominąwszy chałdę śmiecia, stanęliśmy przed jednym z wielgachnych okien fabryki. Ominęliśmy główne wejście, gdyż byliśmy tam wystawieni jak na tacy. Przykucnęliśmy przed otworem w ścianie. Balti przeskanował pobliskie otoczenie wzrokiem i lufą swojego pistoletu. W pewnym momencie mnie szturchnął. Prawdopodobnie chciał dać mi do zrozumienia, że zaraz będziemy wchodzić. Wpierw przez ceglany murek przeskoczył Baltazar. Ja natomiast zdecydowałem się go asekurować. Kiedy nieporadnie przeprawiałem się przez murek, ujrzałem tylko, jak chował się za najbliższym winklem. Tuż po tym, jak uporałem się ze zbyt wysoką przeszkodą, prędkim krokiem pomknąłem w tamtą stronę. Gdy wyjrzałem zza węgła, okazało się, że łowca zapadł się pod ziemię. Najwidoczniej zajęło mi to wszystko zbyt długo. Kurde noga! Zakląłem w myślach i z trudem. Przełknąłem ślinę, czując, jak zęby poczynają mi samoistnie szczękać. Cholera, znowu zostałem sam. Zrezygnowana myśl rozeszła się po mojej głowie, ale nawet nie śmiała wyjść na zewnątrz. Gdybym teraz napotkał Trasera, nie miałbym z nim najmniejszych szans. Egzorcysta z pewnością by sobie poradził. Miał ze sobą czary oraz flary. Ja z kolei tylko paczkę marnych zapałek. Dzięki bestiariuszowi wiem, że stwora nie da się w żaden fizyczny sposób pochwycić. Nie imały się go pułapki, liny czy srebrne łańcuchy. Czyniło to walkę jeden na jednego nadzwyczaj ryzykowną. Przegrana z tą maszkarą jawiła się dość okrutnym końcem. Szybkie obgryzienie ciała przez rój pająków było tą bardziej zbawienną możliwością w porównaniu do zawinięcia w pajęczynę, która powoli chłeptała z ciebie esencję życia. W czasie analizowania przeze mnie sytuacji usłyszałem czyjeś kroki depczące po żwirze walającym się we wnętrzu ceglanego molocha. Dobiegały one zza mych pleców.
Były tak ciche, a mimo to udało mi się usłyszeć. Zdałem sobie sprawę z faktu, jaki trafił do mojego łba. A, no tak, przecież jestem na terytorium wroga. Przylgnąwszy do jednej z wnęk prowadzących do wewnętrznego korytarza, wyróżniłem, że odgłosy stąpania były stawiane przez dwie osoby. Serce zaczęło mi dudnić jak szamańskie bębny. Odgłos bicia własnego serca coraz bardziej przeszkadzał mi w nasłuchiwaniu otoczenia. Ku mojemu zdziwieniu, biologiczna pompa mojego organizmu poczęła samoistnie zwalniać. Odgłosy intruzów stawały się wyraźniejsze, a do gamy dźwięków dołączyły chrząknięcia, a także ciche jak bryza szepty. Zdawały się nie należeć do człapiących nieopodal łowców. Krótko po tym dziwne przeczucie rozkazało mi obejrzeć sufit. Pod szept intuicji, czy może działanie eliksiru nie zawiodło mnie. Ponad mną wisiały rozpięte nicie, mieniące się szkarłatną poświatą. Dziwne, nie widziałem ich tu, gdy wchodziłem. Przypatrzyłem się dziwnemu zjawisku, dostrzegając, że drgały one w takt odgłosów niesionych przez tych za mną. Uzmysłowiłem sobie w trymiga, że Tracer mógł być świadomy naszej obecności w jego leżu. Kiedy spacerowicze znajdowali się już tylko metr ode mnie, wstrzymałem oddech. Siedziałem tam cicho jak zając pod miedzą. W spięciu mięśni trzymałem palec na spuście, ale na moje szczęście przeszli koło mojej kryjówki, nie zdając sobie sprawy z mojej obecności. Zanim jednak wyszedłem z ukrycia, odczekałem jeszcze moment. Nasłuchiwałem. Oprócz oddalających się kroków, nie słyszałem jednak nic niepokojącego. Drganie na pozór niewidocznej pajęczyny podążyło za innymi uczestnikami polowania. Nieśmiało wyjrzałem zza rogu mojego przyczółka, rozglądając się na wszystkie strony. Nie spostrzegłszy żywej duszy, uznałem, że trzeba się w końcu ruszyć. Udałem się w stronę przeciwną do tej obranej przez dwójkę intruzów. Co rusz spoglądałem przez ramię. Potem przenosiłem wzrok na fluorescencyjną muszkę i szczerbinkę broni wycelowanej przed siebie. Dostrzegłem, że drganie trzęsących się dłoni z niebywałą łatwością przeniosło się na przyrządy celownicze pistoletu. Nie miałem klaustrofobii, ale poczucie samotności w tak ciasnym korytarzyku przyprawiało mnie o dreszcze. Nie pomyślałbym, że zgubię Baltazara na samym początku polowania. Przykry fakt popychał mnie nieśpiesznie w histerię. Z czasem udało mi się nieco opanować drżenie rąk. Wkroczywszy w głąb opustoszałej budowli, poruszałem się jeszcze wolniej, wodząc lewą ręką po ścianie. Zdążyłem oswoić się z ciemnością i wilgotną aurą tego miejsca. Moje poczucie nad sytuacją przetrącił jednak słup bladego światła. Rozkwitł on daleko przede mną, jakby jego źródło znajdowało się za rogiem. Przykucnąłem opieszale na jedno kolano. Częściowo skryty za skruszoną ścianą, czekałem cierpliwie na to, aż zza zakrętu wyłonią się wszyscy. Wiedziałem, że nie mógł być to mój towarzysz. Z naszej dwójki tylko ja wziąłem ze sobą latarkę. Błysk był charakterystyczny dla czołowej lampy. W białym świetle uwidocznił się fragment długiej, dwulufowej strzelby. Zaraz po podwójnej, długiej i oksydowanej lufie Toza-34 wyłonił się rosły mężczyzna. Ja z kolei celowałem w jego sylwetkę. Oddech przyspieszył tak jak i rytm bicia serca, a ręce zaczęły latać jak szalone. Powolnym ruchem palca ściągnąłem język z pustu, licząc na to, że pozbędę się supła gordyjskiego na mojej drodze. Broń kopnęła moje przedramiona. Echo wystrzału rozeszło się po korytarzu wraz z wystrzeloną kulą. Odniosłem wrażenie, że pocisk wbił się w ścianę, bo łowca na powrót schował się za ścianą. Ciszę po wystrzale nagle przerwał nerwowy wrzask,
Baryła! Kurwa, ktoś tu jest! W odpowiedzi usłyszałem pośpieszny krok z drugiego wylotu tego samego rozwidlenia. Całkowicie zamelinowałem się za osłoną tuż przed tym, jak korytarz rozświetliła biel mocnego światła. W tej chwili biczowałem się w myślach za wystrzelenie tej jednej kuli. Gram brawury, 3 gramy głupoty. Przytuliłem się do zimnych jak lód cegieł najbardziej jak tylko mogłem. Liczyłem na to, że przeciwnicy nie dostrzegli, skąd padł strzał. Ukrywanie się we wnęce na ten moment było najlepszą opcją, mając na uwadze ich liczebną przewagę. Odgłosy kroków i deptanych fragmentów cegłówek stawały się coraz głośniejsze. Fatalnie idą tu. Pech ewidentnie górował nade mną tej nocy, ale nie zamierzałem tak łatwo sprzedać skóry. Przyłożyłem lufę pistoletu do ścianki. Począłem przygotowywać się mentalnie do potyczki z nimi, bo modły o pojawienie się Baltiego uznałem za daremne. W oczekiwaniu na kolejny ruch baryły i tego drugiego, ledwo trzymałem rękę na pulsie. Opcja wyskoczenia z ukrycia i wystrzelenia 2 kulek była kusząca. Niosła jednak za sobą niemałe ryzyko. Po celnym strzale Stoza mogłem już tylko zmówić paciorek i czekać na spotkanie ze świętym Piotrem. Pokusę uznałem więc za kolejny objaw głupoty. Kiedy już myślałem, że jestem u progu konfrontacji, moje szczęście właśnie dało o sobie znać. Duet łowców znowu mnie ominął. Odczekując krótszą chwilę, cichcem wybiegłem z kryjówki. Zapomniałem jednak, że na podłodze leży wiele śmieci, których poruszenie wywoła harmider godny trąb apokalipsy. Ej, słyszałeś to? Tamtych 2 odwróciło się jednocześnie. Również obróciłem się w ich stronę, a olśniewające światło spadło na mnie. Przez moment tkwiliśmy w bezruchu, jakbyśmy byli zdziwieni faktem wzajemnej obecności. Po kilku sekundach zwłoki pierwszy z nich poderwał Toza do ramienia, a ja wybiłem się z prawej nogi w tył. Wypaliłem pośpiesznie z CZ-ki. Z tą chwilą widziany przeze mnie obraz uległ zjawisku widzenia tunelowego. Na dodatek doznałem poczucia rozpadu mojego ciała na drobne cząstki materii. Przypominało to trąd, którego działanie zostało przyspieszone do potęgi 3. W międzyczasie, gdy odczuwałem fizyczne katusze, usłyszałem tylko huk wystrzału strzelby, rozdzierającego ciszę ceglanego molocha, niczym kartkę papieru. Pomimo, że byłem w zasięgu obrzyna, to nie odczułem na sobie trafienia. Chmura śrutu musiała jakimś niewytłumaczalnym cudem przelecieć przeze mnie na wylot. Co więcej, w drastycznym tempie oddalałem się od łowców, dla których czas jakby spowolnił zabójcze tempo. Nie minęło dużo czasu, a ja znalazłem się na końcu korytarza. Na zrozumienie tego, co się przed chwilą wydarzyło, nie mogłem sobie pozwolić. Złapawszy szansę za rogi, wyskoczyłem na główny korytarz i pomknąłem w przeciwną stronę. Prześladowcy zaczęli gonić za mną, zapominając, że oprócz nas jest tu też potwór. W biegu rzuciłem okiem na sufit. Trasa karmazynowych nici drgała szaleńczo, a z kolejnymi przebiegniętymi metrami pajęczyn pojawiało się coraz więcej. Podczas ucieczki rozglądałem się za miejscem, gdzie mógłbym się przyczaić i zgubić pogoń. Mój łód szczęścia jednak się wyczerpał. Natrafiłem bowiem na wielką salę, w której rogu widoczna była betonowa niecka. Z niektórych umieszczonych w niej betonowych prostokątów wystawały fragmenty żelaznych prętów. Ponad nimi wisiał zawalony strop. Trzymał się on jedynie na metalowej gałęzi stalowych żerdzi. Za sufitem tkwiącym w zwisie dostrzegłem coś jeszcze. Było to kolejne, dużo mniejsze od tego pomieszczenie. Zbliżyłem się do padołu. Dostrzegłem krótki ciąg schodków. Zbiegłem po nich, ale nie zdążyłem się zbliżyć do upatrzonego azylu, bo inni łowcy wypadli z korytarza.
Kucnąłem za jednym z wybrakowanych filarów. Z ukrycia spoglądałem zarówno na ruch nici, jak i na baryłę oraz jego kompana. Choć po hali snuła się cisza, to karmazynowe linki drgały, jakby panował tu ogromny rumor. Gdyby tamci je widzieli, to już dawno doszliby do wniosku, że coś tu nie gra. Lekko uniosłem wzrok ponad żelbetowy prostokąt. Moim oczom ukazali się łowcy omiatający zrujnowaną salę snopami światła. Dopiero pomnożone cykanie i mlaskanie sprawiło, że zwrócili uwagę na sufit. Po suficie sunęła ogromna chmara małych żyjątek. Myśliwi nie zwlekali. Otworzyli ogień do poruszającego się czerwonego konturu. Śruciny wbiły w sufit nieznaczną część roju owadów, które przemieszczały się nadzwyczaj szybko. W dodatku były przy tym zorganizowane, jakoby razem tworzyły jeden organizm. Chwyciłem szczęście za ogon, próbując zwiać. Po zaledwie paru susach usłyszałem za sobą okrzyk obecnego Nemroda. Tej, spaczeniec nam ucieka! Goń go! Nie można spierdolić! Odpowiedział drugi. Niestety, w sekundę później spadły na niego malutkie stawonogi. Te dość szybko rozpierzchły się po jego ciele. Zszokowani, obserwowaliśmy, jak nieszczęsny łowczy nieporadnie próbował zrzucić z siebie armię stworzonek. Te jednak zdążyły już wgryźć się w jego skórę lub nawet wpełznąć pod nią. W świetle lampy drugiego prześladowcy widziałem, jak insekty drążyły tunele pod powłoką twarzy ofiary. Białka oczu mężczyzny wnet pokryła siatka pękających żył. Z nosa wyciekła mu brunatna jucha. W końcu łowca przestał się oganiać. Wyszczerzył zęby, które dość szybko się wydłużyły. To samo stało się z uszami i paznokciami, które przeobraziły się w szpony. Przeobrażający się łowca zaczął zdzierać pazurami swoje ubrania i skórę. Zdołał zedrzeć z siebie tylko część ubrań, kiedy padł bezwładnie na betonową posadzkę. Nie poruszył się już potem. Jakby na dźwięk gongu, zewsząd przypełzły insekty o czerwonych karapaksach i obsiadły ciało umarlaka. Osamotniony prześladowca począł strzelać w stronę ucztującego robactwa. Ja z kolei, obserwując zaistniałą sytuację, niepostrzeżenie cofnąłem się, krok po kroku. Przy którymś z kolei kroków wstecz odczułem brak gruntu pod stopą. Było jednak za późno na reakcję. Utraciwszy równowagę, zwaliłem się do czegoś na kształt dołu w fundamencie. Udało mi się na moment złapać jego krawędzie, ale punkt zaczepienia ukruszył się zaraz potem. Zacząłem spadać do czeluści tunelu wykonanego pracą ludzkich rąk. W desperacji zacząłem majtać rękami w poszukiwaniu jakiegoś rantu. Bezskutecznie. Moje palce napotykały tylko gładką powierzchnię. Po ledwo paru sekundach wylądowałem na schludnie ułożonym stosie worków. Niemalże od razu zmusiłem się do wstania ze sterty paczkowanego surowca. Mimo że wory zamortyzowały upadek, to plecy rypały mnie niemiłosiernie. Egipskie ciemności zalewające piwnicę, w której obecnie się znajdowałem, uniemożliwiały mi zobaczenie czegokolwiek. Sięgnąłem dłonią ku przytroczonej do pasa latarki. Ująłem ją za chwyt i wymacawszy przycisk zasilania, wcisnąłem go. Blade światło wpierw zamigotało, by później zamienić się w mocny strumień. Ten ukazał mi wszystkie tajemnice podziemnego pomieszczenia. Znajdowało się tu całkiem sporo rupieci, a oprócz pyłu unoszącego się w powietrzu, krążył tu jeszcze mdły zapach zgnilizny. Zawartość żołądka podchodziła mi do gardła. Mimo to twardo opierałem się odruchom wymiotnym. Błąkając się po pomieszczeniu, znalazłem staroświecką lampę naftową. Obejrzałem ją dokładnie w sztucznym blasku. Osnuta była kurzem i drobnymi nićmi czerwonej pajęczyny.
Przedmiot składał się z dwóch szklanych cylindrów i obudowy wykonanej ze stopu miedzi. Przezroczyste cylindry ułożone były w pionie, a czubek lampy zdobiła metalowa pokrywa z małymi wyziernikami. Górne naczynko zapewne odgrywało rolę klosza, a dolne stanowiło zbiornik. Ten drugi wypełniony był cieczą, do której doprowadzony był knot. To zaledwie iskra pośród mroku. Westchnąłem beznadziejnie. Nie przeszkodziło mi to w chwyceniu lampy za cienkie ucho. Cienkie, czerwone żyłki przy dotknięciu przerżnęły mi na skórek, lecz nie przeszkodziło mi to w przypięciu cudacznego przedmiotu do pasa. Chwilę później obandażowałem sobie dłoń tym, co miałem przy sobie i ruszyłem w dalszą drogę. Podczas dalszej eksploracji do mojego nosa wdzierał się smród gnijącego mięsa. Widok naznaczonych przez miksturę sieci stawał się ścieżką prowadzącą do czegoś. Przemierzając ten grajdu, zacząłem się trząść z panującego tu grobowego zimna. Po zaledwie paru krokach dostrzegłem wyjście z pomieszczenia prowadzące gdzieś dalej. Czerwone nici również tam prowadziły. Przekradłem się w kierunku przejścia o zaokrąglonym nadprożu, które okazało się korytarzem. Przekroczywszy próg tunelu, spostrzegłem walające się tu i ówdzie zbutwiałe ubrania oraz obgryzione do szczętu kości. Trupi odór od tamtej pory stał się gęstszy. Na dodatek, wszystkie nici z tamtego, jak i innych pomieszczeń sięgały tu przez wszelkie nieszczelności w fundamencie. Moim oczom wreszcie ukazało się leże Trasera. Była to halka dużo większa od poprzedniej. Cztery szerokie kolumny podpierały wyższą kondygnację budowli. W moim odczuciu zdawały się one zdeformowane. Gdy podszedłem do nich bliżej, zorientowałem się jednak, dlaczego tak mi się wydawało. Przyczyną tego były wysuszone ciała, przytwierdzone do podpór za pośrednictwem gęsto uszytych nici. Przy postumentach widniały też kałuże zakrzepłej krwi. Długa i bolesna agonia w bezruchu, podczas której widzisz i czujesz, jak twoja krew jest ci upuszczana bardzo powoli, była dla mnie niewyobrażalna. Zanim podążyłem w głąb leża potwora, zastawiłem pułapkę przy wejściu do pierwszego pomieszczenia. Potykacz z drucianymi koralikami i małym dzwoneczkiem nie miał mnie ostrzegać przed potworem, a o nadejściu innych łowców. Było tu ciemno, więc istniała szansa, że ci nieostrożni przy okazji się pokaleczą. Mogłem wykorzystać nieobecność potwora, aby zbadać pomieszczenie. Łudziłem się, że znajdę tu coś, co mogłoby mi pomóc go ukatrupić. Po kilku minutach poszukiwań, oprócz paru worków z cementem, znalazłem tylko jeden, wykonany z blachy baniak. Kiedy otworzyłem korek i przystawiłem do niego nos, uzmysłowiłem sobie, że to nafta. Dalszą eksplorację legowiska zakłóciło mi ujrzenie niecodziennego obiektu. To kokon? Wyszeptałem zdumiony, po czym przyjrzałem mu się. W większości pokrywał go chitynowy pancerz. Zdarzały się jednak przerwy w karapaksie ogromnego jaja. Pod nim spostrzegłem przeźroczystą powłokę, za którą kłębił się mętny, jasno-czerwony płyn. Odniosłem nawet wrażenie, jakby coś pływało w środku tego worka owodniowego. Mój umysł szybko połączył kropki. Traser dorobił się potomstwa? Ustaliłem, że trzeba będzie to zniszczyć. Odkręciłem więc baniak z łatwopalną cieczą i obficie zrosiłem nią kokon. Był ogromny, to też na oblanie go poświęciłem całą zawartość, jaką mieścił w sobie zbiornik. Nagle moich uszu dobiegł zewsząd szum tysięcy par odnóży. Krótko po tym zgraje owadów wypełzały z wszelkich dziur i szczelin, dążąc w miejsce pomiędzy mną a kokonem. W panice zacząłem rozglądać się za kryjówką.
Rozważałem nawet odwrót taktyczny, ale czerwone żyjątka wybiegły także stąd, skąd przyszedłem. Insekty zatoczyły przede mną krąg, zwolna przemieniający się w stożek. Odskoczyłem, wsuwając pistolet do kabury. W tej chwili na niewiele mógł mi się przydać. Miałem jeszcze trochę czasu, zanim prawdziwa forma trasera się ukształtuje. Złapałem za lampę i cisnąłem nią w stronę roju owadów. Kawałki szkła i nafta rozprysły się zarówno na kokon, jak i chmarę insektów. Szarpnąłem następnie za paczkę zapałek, odpalając najpierw jedną, a potem drugą. Upuściłem je na kłębiący się rój. Nie minęła minuta, a ogień rozniecił się na dobre. Objął swymi rozmiarami ruchomy kopiec. Nie oszczędził także kokonu, który okazał się bardziej podatny na płomienie niż bordowy rój. Żywioł, jakimś nieznanym mi cudem, nie przeniósł się na sieci poczwary. Kiedy pożar się rozszalał, nie potrzebowałem już latarki. Obserwowałem transformację kreatury, licząc cicho na to, że ogień ją powstrzyma. Robaki na przekór moim nadziejom wspinały się po samych sobie, tworząc kształty potwora. Istota wspierała się na jednej grubej kończynie. Z niej wyrosło podobne do ludzkiego popiersie, a dopiero po chwili zarysowały się w nim czarne żebra opinające skumulowane robactwo. Z tułowia wyłoniły się dwie pary ramion. Każda z tych kończyn zakończona była czterema długimi szponami. Na krótkim karku opierał się łeb bestii z czterema helicerami i jedną parą czarnych, mozaikowych oczu. Pokrak począł szamotać się w amoku, chcąc zgasić ledwo tlące się na jego chitynowej powłoce płomyki. Skorzystałem z okazji, dobywając kordzika, przeciągnąłem go w poziomie. Kilka insektów odpadło od ciała maszkary. Celne cięcie odsłoniło moim oczom mięsną tkankę. Widok całkowicie mnie zszokował, a dlatego, że parę chwil temu był on tylko rojem pajączków, które teraz zdawały się tylko jego pancerzem. Monstrum zaterkotało złowrogo. Akar Szam Owrung. W chwilę później machnęło jednym ze swoich ramion w moim kierunku. Ledwo udało mi się uskoczyć przed wykręconymi jak gałęzie szponami. Nie tracąc ani chwili dłużej, dobyłem pistoletu i wystrzeliłem kilka razy. Kule wbiły się w mięśnie podbrzusza potwora, przebijając się przez chitynową osłonę. Musiało go to rozjuszyć, ponieważ z impetem rzucił się w moją stronę. Tym razem spróbował pochwycić mnie swoim otworem gębowym. Kiedy jego szczęki miały mnie dosięgnąć, znowu doznałem uczucia rozpadu ciała na części pierwsze. Tym razem przeniosło mnie za najbliższą podporę stropu. Wyjrzałem zza krawędzi kolumny. Stwór zrodzony z klątwy sprawiał wrażenie zdezorientowanego moim nagłym zniknięciem. Na całą halkę poniósł się wściekły chrobot. Lovrux, Messa Tuxias Reibsan Menarat. W czasie, gdy chodząca okropność ślamazarnie przetrząsała piwnicę, ja ukrywałem się za kolumnami. Zbliżywszy się do płonącego wciąż kokonu, wpadłem na pomysł. A gdyby podpalić sieci? Wnet schowałem pistolet i sztylet po charonie. W drugiej kolejności chwyciłem za leżącą na ziemi kość. Zerwałem z twarzy chustę, a potem nawinąłem ją na obgryziony piszczel. Z prowizoryczną pochodnią w ręku doskoczyłem do płonącego potomka trasera. W mig odczułem opiekający mnie żar. Zza moich pleców dobiegł mnie znajomy szmer sunącej po ziemi bestii. A materiał nie chciał zająć się ogniem, co uniemożliwiało mi ucieczkę. Kiedy odgłosy zza pleców stały się nazbyt głośne, szmatę zaczęły trawić płomienie. Łypnąłem oczyma przez ramię. Szkarłatna istota wpatrywała się we mnie swoimi facetkami. Szczękała przy tym swoimi czarnymi helicerami. Chwilę później kreatura zanurkowała swoim łbem ku mnie.
Kość z nawiniętą nań płonącą szmatą przecięła powietrze, znacząc je czarnym dymem. Chwilę później, natrafiając na pysk trasera, pokraka zapiszczała boleśnie, gdy zwęglone insekty zaczęły odpadać od jego mięśni. Żywioł dosięgnął też lewego oka i wciąż obracał jego pancerz w perzynę. Monstrum jednak rozpadło się w chmarę bordowego robactwa. Wszelkie płomienie momentalnie zgasły, a stwór wycofał się z walki. Krążył szaleńczo po podporach, suficie, ścianach i podłodze piwnicznej hali. Uświadomiłem sobie, że to właściwa pora na szerzenie dzieła destrukcji. Podchodziłem więc do kolumn i pozwalałem ognistym językom liznąć nici wytkanych przez to szkaractwo. Wbrew pozorom nie paliły się one tak dobrze jak kokon, miałem jednak wystarczająco dużo czasu na ich rozpalenie. Z zabawy z ogniem wytrącił mnie odgłos naruszonego potykacza. Upuściłem więc narzędzie podpalacza na owinięte siecią ciało u podstawy filara. Chwyciwszy następnie za pistolet, zbliżyłem się do ujścia tunelu. Starałem się nie spuszczać trasera z oka. Przez rozległy pożar bestia zdawała się głupieć. Mnie za to robiło się ciepło, jakby ktoś zamknął mnie w rozgrzewającym się piecu. Musiałem obronić się przed intruzem i dalej czekać na pomoc Baltazara. Palce zacisnęły się mocniej na chwycie pistoletu. Dziwoląg nadal krążył swoim rojem po pomieszczeniu w akompaniamencie wściekłych pisków. W skupieniu wycelowałem w wylot korytarzyka. Moją uwagę odwrócił jednak charakterystyczny klekot helicerów monstrum. Odwróciłem gwałtownie głowę. Tuż za mną pojawiła się ranna szkarada, która już szykowała się do wbicia we mnie szponów. Moje ciało pochwycił paraliż. Nie miałem pojęcia, że tym razem przeobrazi się tak szybko. Chwilę później uzmysłowiłem sobie, że prócz przemiany w smugę, nic nie mogło mnie już uratować. Los po raz kolejny jednak pokazał mi, że się pomyliłem. Mnie i bestię rozdzielił brzask skrzącej się flary. Był tak mocny, że oślepił mnie na dłuższą chwilę. Kiedy efekt minął, usłyszałem donośny głos Baltazara. Geheron! Tuż po tym zobaczyłem, jak kreaturę zalał drobny deszcz iskier. Umknąłem z zasięgu chwytu nieboskiego stworzenia. W blasku gasnącej flary obserwowałem, jak struga ognia wyczarowana przez myśliwego odsłoniła wszystko, co skryte było pod karapaksem. Pozbawione chitynowego pancerza ciało uszyte było z nitek, mięśni, ścięgien oraz naczyń krwionośnych. W centrum tułowia istoty dostrzegłem wnękę, w której było coś na kształt pulsującego czerwia. Prawdopodobnie to stworzonko było jego sercem. Z daleka nie widziałem szans na celne trafienie, bo potwór miotał się jak szalony, próbując dosięgnąć Baltazara długaśnymi ramionami i szerokimi szczękami. Egzorcysta zdawał się bawić z bestią, chcąc ją zmęczyć. Prawie że nie myśląc, wskoczyłem pomiędzy nich. Pchnąłem ostrze kordzika po samą rękojeść w tętniącą glizdę. Potrwało to trochę, nim przestał się rzucać. Ostatecznie stwór przechylił się w tył i padł na betonowe podłoże. Baltazar żwawo odepchnął mnie i podpalił truchło, wszczynając rytuał wypędzania go ze świata żywych. Według ustalonego w katedrze planu przyczaiłem się na innych łowców, obserwując co jakiś czas egzorcystę w akcji. Wykręcające się w spazmach cielsko trasera zaczął pochłaniać blado niebieski ogień. Z tego wynikało, że wszystko szło po naszej myśli. Przez ten cały czas nikt nie wkroczył do dogasającego legowiska, a Baltazar bez krępacji ukończył egzorcyzm. Widząc, jak ten zabiera parę czarnych helicerów, postawiłem krok w kierunku przedsionka pomiędzy halami. Postawiłby mi drugi, lecz Balti wstrzymał mnie. Stój!
W tamtej hali chowa się trzech. Wygląda na to, że zmówili się przeciwko nam. Skąd możesz to wiedzieć? Zapytałem z powątpiewaniem. Baltazar nie odpowiedział, a miast tego wskazał mi palcem miejsce, gdzie wcześniej stał kokon. Bez słowa skierowałem tam swój wzrok. Pomiędzy falującymi językami ognia dało się ujrzeć ciasną lukę w ścianie. Czarownik szepnął zdawkowo. Ja ich załatwię, ma ty leć do naszej miejscówki. Bez słowa sprzeciwu skierowałem się w stronę tunelu. W spięciu przemierzałem podziemny chodnik. Przestrzeń przede mną rozświetlałem latarką. W międzyczasie, gdy stawiałem cichutkie kroczki, zastanawiałem się, skąd egzorcysta mógł wiedzieć o obecności rabusiu w trofeum. Nie znalazłszy na to logicznego wytłumaczenia, obiecałem sobie, że spytam go o trapiącą mnie kwestię przy najbliższej okazji. Zatęchły korytarzyk był nazbyt długi. Odczuwałem też, jak wszechobecna tu wilgoć wdzierała się do moich zatok. Powieki zmęczonych oczu co róż przypominały mi o potrzebie snu. Miałem wrażenie, że zwalniam. Siły upływały ze mnie, co tłumaczyłem sobie wycieńczeniem po spadku adrenaliny. Jakoś na krańcu świetlnego snopu latarki uchwyciłem kontury postawionej na sztorc drabiny. Poczułem, jak wargi drgnęły mi w herlawym uśmiechu. Odrobinę przyspieszyłem kroku i znalazłszy się przy wyjściu z tunelu, zgasiłem latarkę. Możliwe, że ktoś chował się u góry, czekając na łatwy łup. Powoli pokonywałem szczebel za szczeblem, lecz nie udało mi się uniknąć nikłych jęków podstarzałej drabki. Od razu, jak wdrapałem się na powierzchnię, dopadłem bezszelestnie do najbliższej ściany. Ostrożnie wyjrzałem zza niej. Znalazłem się w zupełnie innym budynku. Od cegielni odróżniał go wąski korytarz ciągnący się hen daleko. Po jego bokach widziałem wejścia do małych pokojów. To już ostatnia prosta. Poczułem zapach zwycięstwa. Trzeba było jeszcze po nie sięgnąć. Mozolnie przebierałem ciężkimi nogami, myśląc o ciepłym łóżku czekającym na mnie w katedrze. Kiedy tak błądziłem z głową w chmurach, znowu musiałem w coś wdepnąć. Po budynku rozeszło się echo metalowego brzdęku. Krótko po tym usłyszałem dźwięki krzątaniny. W reakcji poderwałem pistolet do góry, koncentrując prawe oko na muszce i szczerbince. Nie spuszczając z nich oka, sunąłem przed siebie jak kajak po powierzchni leniwej rzeki. Nagły błysk wystrzału i towarzyszący mu huk z końca korytarza uświadomił mi, że jestem pod ostrzałem. Moje udo natychmiast przeszył ból. W odpowiedzi na atak kilkukrotnie pociągnąłem za spust. Dopiero za trzecim usłyszałem, jak coś z churkotem i jękiem padło na zawalone odłamkami gruzu podłoże. Nie czułem wyrzutów sumienia, a gniew i boleść. Wnet wycedziłem wściekle przez zaciśnięte zęby. Kurwa! I jeszcze w tą pogryzioną niedawno nogę! Powłóczyłem nogami w stronę strzelca. Chciałem sprzedać mu kilka razy z liścia, ale zanim do niego doczłapałem, zdążył już wsiąść do tramwaju, jadącego w jedną stronę. Żeby sobie to jakoś wynagrodzić, postanowiłem zabrać wszystko to, czego on nie mógł zabrać ze sobą. Tak też myślałem, dopóki nie zobaczyłem twarzy, jak się okazało, napastniczki. Zbadawszy jej piękne lico, miałem wrażenie, jakby po prostu zasnęła. Sumienie chwyciło mnie za serce, przez co ograbiłem ją tylko ze strzelby. MP-153, Bajkał, o drewnianej obudowie. Niczego więcej nie ruszyłem. Zaraz potem z pomocą zapałek spaliłem jej ciało i udałem się w kierunku naszej miejscówki na piętrze pomarańczowego budynku. Po opatrzeniu nogi usiadłem w kręgu czarnej soli. Oparłszy o ramię zdobyczną strzelbę, opuściłem ręce w dół i spojrzałem w gwieździste niebo.
czujność, jak i ostatnie miligramy adrenaliny zeszły ze mnie całkowicie. Gwiazdy, oddalone o całe lata świetlne, rzuciły na mnie swój urok. Od zawsze tak ze mną było. Nie potrafiłem szukać i wyróżniać konstelacji, lecz za każdym razem, gdy spoglądałem w rozgwieżdżone nocne niebo, wyglądałem na oczarowanego przez kołysankę diabła. Po tym, czego tej nocy doświadczyłem, byłem wdzięczny komukolwiek tam u góry, że znowu mogłem je oglądać. Thank you.